serdecznie powitać członków Rady Osiedla Centrum, zarząd. I serdecznie przede wszystkim chciałam powitać pana burmistrza Czesława Najmowicza, radnych naszego osiedla. Nie będę wymieniać imienia i nazwiska, bo ich znam. Temat rozumiem. Panie burmistrzu, odnośnie spotkania z panem, to temat głównie wiaduktu. Dobrze. I czyli mam na ten temat. Bardzo byśmy chcieli. Tak. Szanowni Państwo, jak byliśmy świadkami, byłbym minutę wcześniej, gdybym z tamtej strony mógł przejechać wiaduktem, a nie stałem przed przejazdem. Co prawda można było 10 minut wcześniej być. I nie ukrywam, że no, na razie idzie to nie najgorzej, a nawet powiedziałbym dobrze, ale w tej chwili się trochę zacięło, bo zaczyna się wtedy, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak powiem po kolei, mam przed sobą koncepcję opracowaną, która była tam jeszcze poprawiana, to jest pierwsza koncepcja, do której trzeba było porobić różnego rodzaju uzgodnienia, jak również w trakcie jeszcze próbowaliśmy nanosić pewne zmiany. Tutaj akurat pana Jacka to będzie interesowało, i też w obecności państwa poproszę pana Jacka, żeby wykazał się cierpliwością dużą, ponieważ to są pewne rzeczy autorskie i na etapie robienia czegoś, no nie wolno wszystkich rzeczy tam no, ujawniać. One z czasem, no, wszystko to, co jest samorządowe, jest publiczne, ale w trakcie negocjacji czy w trakcie ustalania spraw związanych no, ewentualnym wystąpieniem o ogłaszaniem przetargu czy tam coś, no nie wolno się ze wszystkim zdradzać, no bo nie mogę powiedzieć, szanowni państwo, mam tyle pieniędzy, pewno tyle to będzie kosztowało, no i wtedy wszyscy jako wszystkim wiedzą, no to po co ten występowanie z jakimś tam przetargiem z czymś. No i dlatego ja próbuję tak troszeczkę za bardzo się nie chwalić publicznie, chociaż no w samorządności przy obecnych no, w społeczeństwie takim, że informacyjno i z możliwościami kontaktowania się wszelkimi, no ukrycie czegokolwiek, nawet, a w dodatku wiaduktu dużego to się nie da. Dlaczego tak podchodzę? Ponieważ nie chcę się narażać też czasami później na jakieś głosy, które będą mnie obśmiewały z tego względu, że chyba wybory się zbliżają, no to na pewno wymyślili sobie wiadukt i to jest dobry temat i najlepiej to poruszyć, a później nie wyjdzie, jakoś się tam wytłumaczy. No ale zabrałem się za to bardzo mocno odpowiedzialnie. I w tej chwili mamy tak koncepcję, później zmiana koncepcji, uzgodnienia do koncepcji, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzgodnienia z Polskimi Liniami Kolejowymi, uzgodnienia, mówię o tej koncepcji, uzgodnienia z Pelka, z Polskimi Liniami Kolejowymi i Nieruchomościami, jak również uzgodnienia środowiskowe, to one będą wynikały na etapie zlecania projektu budowy. To wtedy te sprawy wszystkie będą musiały być dokonane. W tej chwili również jesteśmy już po tych uzgodnieniach koncepcji, opracowaliśmy plan funkcjonalno-użytkowy i z tego planu funkcjonalno-użytkowego wyszły już konkretne rzeczy, jeśli chodzi o sprawy finansowe, terminowe, jak to można wykonywać. W tej chwili odbywam szereg spotkań z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa i odbyłem spotkanie zorganizowane przez pana posła Babalskiego u pana ministra, wiceministra Schmidta. On odpowiada za tą działkę drogownictwa. Na to spotkanie przybył prezes PLK, który odpowiada za inwestycje kolejowe. No i prezes doskonale jest zorientowany do naszego rozwiązania komunikacyjnego kolejowego w Ostródzie, ponieważ akurat pochodzi z Olsztyna, więc dokładnie to zna.
No i ku naszemu miłemu zaskoczeniu od razu przyszedł, że tak powiem, z czymś konkretnym, a konkretnie z 4 milionami złotych do ułożenia do tego wiaduktu, ale moja radość była przedwczesna, ponieważ z tych milionów nie będzie można skorzystać, a to dlatego, że my występujemy do ministerstwa, aby skorzystać ze środków z rezerwy celowej, a rezerwa celowa może być przyznana do 50% inwestycji, ale zastrzeżenie jest jedno, że nie może być żadnych środków innych budżetowych. No i jeszcze próbowałem, bo mi tak doradziła pani dyrektor z ministerstwa tego dróg, że można podpytać, czy oni, jeśli mają swoje środki, bo to jest spółka prawa handlowego, jeśli mają swoje środki, to można wykazać je, no ale okazało się, że mają środki unijne i środki krajowe, ale to są jako środki budżetowe. No i zamiast zyskać 4, a skoro gdzieś około 20 milionów ta inwestycja będzie kosztowała, no to warto iść w sprawę drogową i pozyskać 50% dofinansowania z ministerstwa, z krajowego tego programu drogownictwa, czyli z rezerwy celowej. Ale żeby wystąpić do ministerstwa i skorzystać z tej rezerwy celowej, to trzeba mieć pełną dokumentację i mieć pozwolenie na budowę i złożyć to do 10 lutego jakiegoś tam roku i w tym roku, na który zostanie przyznane, trzeba tą inwestycję zakończyć. Więc my wystąpimy do ministerstwa pod koniec listopada, złożymy te dokumenty, a rozpatrywane będzie po 10 lutym 2018. I mamy zamiar, bo żeby w ogóle rozstrzygnąć przetarg, to na koncie mieć trzeba środki, skoro na razie są to takie środki, które przyznają albo nie przyznają, więc musimy zabezpieczyć to w swoim budżecie. I całą kwotę, te około iluś tam milionów, które przewidzimy, muszą być zgromadzone na naszym koncie. Ale to znowu nie jest łatwe, ponieważ środki mogą być przyznane tylko powiatowi, bo to ten program obejmuje drogi powiatowe. Powiat, jak zresztą wiemy, no, oferuje nam wszelką pomoc, współpracę, no ale pieniędzy mówił, że nie mają i to uszanowujemy. No i teraz trzeba będzie podpisać porozumienie jako inwestor zastępczy, pouzgadniać wszystko, aby można było wykazać środki nasze, no, ogłosić przetarg, a inwestorem jako takim musi być powiat, bo środki z ministerstwa będą musiały spływać do powiatu. Do powiatu. Także szanowni Państwo, nie jest to takie łatwe, proste, ale już nam znowu ta pani dyrektor w ministerstwie obiecała, że jak prawnicy siądą do tego, dobre porozumienie stworzą, to wówczas będziemy, żebyśmy przyjechali później na konsultację, sprawdzi, czy taka forma, może nie finansowania, ale ewentualnie później rozliczenia, bo środki, które uzyskamy z tej rezerwy celowej, muszą wpłynąć do starostwa powiatowego. Także i będziemy, jak to, że tak powiem, nam się uda zrealizować to porozumienie odpowiednie, stworzyć i podpisać to ze starostą, to inwestorstwo zastępcze, to w przeciągu miesiąca, półtora miesiąca ogłaszamy przetarg na formułę zaprojektuj i wybuduj. I wtedy już po ogłoszonym przetargu firma, która wygra, będzie robiła wszystkie uzgodnienia, projekt i już zacznie budowę. Zacznie budowę i jak zaczynając budowę, no to muszą mieć pozwolenia. Gdzieś tak listopad, grudzień będą już mieli te pozwolenia wszystkie i my składając wniosek, już musimy dostarczyć te dokumenty i musi być inwestycja tak zaawansowana, żeby ją ukończyć do grudnia 2018 roku. Plan ambitny, jak to mówię, odwołuje się do opatrzności, daj Boże, żeby się udało. Tyle mam do powiedzenia i mówię, tak
publicznie, panie Jacku, mam prośbę. Ja wiem, że dostęp do informacji publicznej no, należy się każdemu, ale jakby pan miał dla nas wyrozumiałość, to byłbym panu wdzięczny, bo my naprawdę niczego nie ukrywamy. Ale czy jestem wyrozumiały? Dwa tygodnie mają państwo na przekazanie informacji. Ale my odpowiemy tak mocno na komisji, no pan się może dopominać gdzieś nas, pan, że tak powiem, dogodzi. Znaczy nie no, pan ma prawo, ja mam prawo. No tak, ale... Pan ma prawo mi nie odpowiedzieć, ja mam prawo się zaskarżyć. Ale obiecuję panu, że... Tu się nie da nic skręcić. Panie burmistrzu, ale ja nic takiego nigdy nie podejrzewałem. Ja po prostu chciałbym uzyskać informację. No. Tak, pismo złożone jest teraz dobrze, piłka po pana stronie. Ale zamiast się skoncentrować nad tą naszą umową, porozumieniem z prawnikami, ze wszystkim, to ja znowu muszę z prawnikami rozmawiać, jak panu odpowiedzieć. Trzeba było dostąpić. Czarek, ale jesteś samorządowcem, tak. Jesteś sekretarzem i wiesz, że nie można niektórych rzeczy. Ale nie, właśnie to wiem, że można. Nie można, nie można, dlatego że to są prawa autorskie zastrzeżone. Jakie prawa autorskie? Jeżeli pan kupuje coś, to przychodzi to na miasto. Nie. O statkach widziałeś, co można było znaleźć? Ale nie, ale wiesz, co, jak ze statkami było? Dlaczego nie mogliśmy dostać dokumentu? To ja nie jestem, to pan jest, może z nim, a nie ze mną. Nie, ale to ty nie mów, że bo ty potwierdzasz jako znawca, jako, że tak powiem, ekspert. Panie Burmistrzu, po raz pierwszy słyszę, że zapłacona jest z publicznych pieniędzy rzecz nie podlega udostępnieniu. Po raz pierwszy. Chyba, że u Macierewicza, to tak. Nie, można, ja udostępniam, mówię o wszystkich rzeczach, pokazujemy pewne rzeczy, no i czy musimy wszystko nie do końca pokazywać? Panie burmistrzu, chodzi o to, że można najlepszą prawnicy stworzyć umowę najlepszą. Tylko co z tego, że przedmiot tej umowy będzie jednym z gorszych? Powiem tak, ja się z państwem umawiam tak. Proszę mnie podsumować w 2018 roku, bo nie wiem, ja mogę najlepsze przepisy, najmądrzejszy mogę ale być. Ale co za podsumowanie, jeżeli już to będzie spartolone? Co za podsumowanie? Nic. To już na wieki będzie spartolone. Ale co będzie spartolone? No na przykład, no my nie wiemy, czy będzie jeden zjazd, dwa zjazdy, trzy zjazdy, tutaj. No. A nie, no to ja już opowiadam. To właśnie o to chodzi. A to ja panu, no to już opowiadam, tak. Szanowni państwo, wiadukt rozpocznie się, i to jest tu nie żadna tajemnica, bo tu jest opisane, można pokazać projekty, nawet ja to udostępniałem. Ale my nie budowlańcy, nie znamy się. No to dokładnie tak. Prosimy do patologii. Nie, to jest trochę wypowiedzi. Rozpocznie się gdzieś tak, mur oporowy zacznie się w połowie ogólniaka, zacznie się to podnosić i będzie przerzucony, wiadomo, nad torami kolejowymi i punkt zerowy będzie na wjeździe na plac Tysiąclecia. Teraz dalej, droga Mazurska będzie połączona z drogą Stapińskiego. Ulica Demokracji będzie połączona z drogą Sienkiewicza do miasta. Z tym, że tu przez miasto wiadomo, od MPC-u i z tej strefy nie będą mogły przejeżdżać ciężki sprzęt, bo raz, że rozwiązania komunikacyjne nie pozwalają na to, więc od strefy ekonomicznej, od tamtego terenu, autodromu po tamtej stronie i od MPC-u wjazd będzie ulicą pierwszej dywizji, z tym, że pierwszej dywizji, żeby był ten transport być puszczony, będzie musiała być wykonana jako następna inwestycja, no niemalże obok tego wiaduktu. I wtedy z pierwszej dywizji na to nasze tutaj o umownie taki ten trójkącik, może w przyszłości będzie to rondo, zależy jak tam, jakie będą rozwiązania i cały sprzęt będzie ten ciężki szedł na wiadukt. I teraz następna sprawa, to już trzeba rozmawiać z panem starostą, no będziemy wspólnie uczestniczyć, żeby na ulicy Olsztyńskiej, Drwęcka zrobić rondo i plus rondo ulica Mickiewicza Olsztyńska. To są takie oto rozwiązania, które planujemy. Oczywiście przejazd będzie wyłączony, nie będzie przejazdu kolejowego przez tory nie będzie, tylko będzie wiadukt, bo kolej by nie wyraziła na to zgodę. Co jeszcze miałem takiego istotnego powiedzieć? Jezdnia będzie szerokości w klasie tam jakiejś określonej stosownie do terenu, czyli te ponad 6 metrów, żeby ten standard. Obciążenie maksymalne klasy, które tam akurat nazywa się to chyba, a bodajże jak nie mylę czegoś, że najcięższy sprzęt będzie mógł tam być poruszany. Po dwóch stronach będą chodniki,
i po jednej stronie będzie ścieżka rowerowa, że można będzie właśnie ścieżką rowerową. Również będzie, będą schody na wejście przy wiadukcie z jednej strony i zejście z drugiej strony, ale to takie schody techniczne, ale będą też mogły być wykorzystywane przez pieszych. Także tak to wygląda. A szanowni Państwo, jak... Ja mam pytanie. Czy z prywatnych domów coś będzie do rozbiórki? Nie będzie nic do rozbiórki. Jedyny ten budynek na ulicy jest... Węcka 6, ten narożny, właśnie mnie interesuje. Właśnie powiem tak, jeśli trzeba byłoby jakoś poszerzyć zjazdy czy tam coś, no to nie ukrywamy, że zamierzaliśmy nawet zwrócić się do właścicieli. Może pani jest właścicielką? Tak. Właśnie, jeśli państwo byście wyrazili zgodę na sprzedaż, odprzedaż tego, no to uważam, że możemy do takiej... Taką no mieszkają dwie rodziny. No to kwestia wycenienia tego, bo na dzień dzisiejszy, wie pani, no tak jest to poprowadzone. Że w sumie wiadukt będziemy mieli pod oknami. Znaczy nie, no wiadukt nie będziecie mieli pod oknami. Zaraz pokażę, co będziecie mieli pod oknami. Ja już pokażę tutaj pani. Pani jest zainteresowana, bo pani mieszka. Ale rozumiem, że państwo bylibyście ewentualnie skłonni, że tak powiem, sprzedać. Nie wiem, czy ja bym wytrzymała mieszkający okno w okno z wiaduktami i ciężarówkami, bo tu jest tak dom blisko, bo on stoi praktycznie przy samej drodze. Przepraszam, proszę pani, powiem pani tak, no teraz te ciężarówki jeżdżą, a później będą jeździły górą, ale to powiem tak, to będzie mniejsze obciążenie, bo tu Mazurska ulica i ta, to raczej tam ruchu wielkiego nie będzie, także państwo byście mieli lepiej. Jedynym utrudnieniem to rzeczywiście, jakby pani podeszła, to pani pokaże. Tu będzie przyczółek mostowy, tu będzie, i tu się zacznie dopiero mur oporowy, ale on się dopiero, ten mur oporowy będzie dość wysoki, także droga będzie dotąd, pani będzie miała wyjazd, tak jak teraz, do razu dosłownie, i my się zastanawiamy, ewentualnie, jakby coś to może... No właśnie były pomiary u nas robione w listopadzie, wchodzili nam na podwórko i do ogródka. No. Ja mówię, nie wiem, co ściąć to, czy co no, zrobić? Bo gdyby trzeba było ciągnąć drogę, no to po prostu ona się tutaj zmieści prawie pod państwa. Także jakby coś, no to będziemy jeszcze rozmawiać. Rozumiem, że jeżeli ruch pójdzie, nawet wiadomo, panie burmistrzu, to po prostu będzie kołchoz w tej chałupie, wie pan? No być może, no dlatego, że teraz takiego ruchu my nie odczuwamy, bo są jeszcze dwa inne przejazdy. A tutaj pójdzie cały ciężki sprzęt. Ja nie wiem, jak mieszkać. Nie, tylko z tym, że u pani nie będzie tego słychać, bo całkiem góro to będzie szło. Ale dobrze, no ja widzę, że pani jest za tym, żeby nam to nie, bo ja sobie sprzedać. Teraz... Szanowni państwo, powiem państwu dlaczego i tutaj Czarek się nie obrażaj, ale bardzo się dziwiła pani w ministerstwie. Panie ministerstwie, że mnie skłamał. Czy pan od kolei, chyba od kolei, że dlaczego żeście utracili jeden zjazd siódemki i wiaduktu wam nie wybudowano przez miasto ze środków wtedy tej budowy siódemki? No i z przykrością stwierdzam, że uzgodnienia były podpisane przez ówczesną władzę. Zastępca burmistrza Grzegorz Socha podpisał, że uzgadnia koncepcję, jaką generalna przyjęła. Można było wybudować wtedy, nie wiem, dlaczego tak się stało. A to nie można było jakoś tego zmienić? No niestety nie. A to już się dobrze. Mam jedną uwagę, panie burmistrzu, czy nie warto byłoby rozważyć możliwości takiej, tak wyobrażając sobie nawet w tej chwili 3/4 ruchu, jeżeli przeskoczy z Mickiewicza na Drwęcką, bo tak chyba należy rozumieć obecnego, a on jeszcze będzie rósł. Bo zdajmy sobie sprawę z tego, że czerwone koszary zostaną prędzej czy później zaludnione i jakoś tam zabudowane. Czyli ludzie będą chcieli dodatkowo z terenu czerwonych koszar wjeżdżać i wyjeżdżać. A przez to właśnie, co przed chwilą powiedział pan burmistrz, i za chwilę te rondo techniczne zniknie przy McDonaldzie i całe osiedle plebiscytowe i obajny będą jechały pod wiaduktem Olsztyńską w kierunku Czerwonej Karczmy, Szoszą Elbląską, albo też tędy w kierunku Górki. W związku z tym dodatkowo ruch wzrośnie.
Czyli teoretycznie będzie się wszystko blokowało na wysokości placu Tysiąclecia. Czy nie można rozważyć jeszcze przynajmniej sposobu jednego ślimaka zjazdu, jeżeli nie z powodów technicznych dla dużych samochodów, to przynajmniej osobowych, prawo skrętu na przykład w Mazurską, żeby Statnickiego właśnie w kierunku miasta się udać, żeby to był pierwszy... Mazurskiego, Stapińskiego? Żeby coś zrobić z ulicą Stapińskiego wykorzystać, żeby część ruchu wjechało właśnie z Stapińskiego w kierunku obecnego środkowego przejazdu. Nawet robi się główną drogę. Ale to z Mazurskiej, co razem, tak? Z Mazurskiej? Nie, ślimaka od Mazurską, żeby podwiadł ten zjechać na przykład w Stapińskiego. Dlaczego o tym mówię? No oczywiście to będzie większy koszt, ale z tego co pan burmistrz powiedział i wstępnie Budimek mówi, że to będzie kosztowało między 18 a 20 milionów. I taka rozmowa już była, że miasto nawet decyduje się na budowę z własnych środków. Czyli teraz, skoro ministerstwo ma dopłacić połowę, to zwiększając wartość inwestycji, powiedzmy do 30 paru milionów, i tak to, co wyda miasto, będzie mniej niż pierwotnie samo miałoby wydać, tak? A uzyskalibyśmy w tym momencie no, jakieś rozładowanie tego potencjalnego ruchu. To jest z tamtej strony. Teraz porozmawiajmy chwilę o tej stronie. Czy całość ruchu, jak to zrobić, bo wszyscy będą chcieli na pewno jechać w Kopernika, jak wymusić, żeby jechali prosto i czy ludziom będzie się chciało jechać prosto, no jak to zrobić? Czy właśnie nie zakurkuje się miasto nagle na tym małym rądku Kopernika z Czarnieckiego? Dojdzie cała ulica pierwszej dywizji koszarem. Tutaj, to no, już jest. Jak wszyscy zjadą, z tamtej strony zjadą, to gdzie oni pojadą? No wszyscy będą w kierunku bunkra gdzieś się. Nikt nie skręci na dywizji. Wiaduktu jadą z tamtej strony, tak? Będziemy czyli czy ktoś robił symulację przy zwiększonym ruchu, co się będzie działo? Pomijam te samochody ciężarowe, które będą chciały nowe dojechać. Szanowni Państwo, rozwiązania, tak powiem, organizacja ruchu będzie zmieniona. To przecież będzie można pokierować ulicami jednokierunkowymi, czy ewentualnie zrobienie z tego Ale już były takie badania, panie burmistrzu, robiło starostwo, że tu nie może być ronda, bo jest za dużo bocznych budynków, prywatnych posesji, które muszą mieć wjazd. Wyszło wtedy, że tu byłoby 7 odnóg, więc ten pomysł odchodzi. I teraz jak tutaj już jest duże natężenie ruchu rano... Państwo, zostawmy to fachowcom, bo rzeczywiście badania ruchu mamy, robione były przez naprawdę profesjonalną firmę poznańską, także my te rozwiązania mamy i no, na pewno trzeba będzie przestroić cały system komunikacyjny. No, bo sam zamysł wiaduktu, dlatego żeby to był bezkolizyjny przejazd i on na pewno nie pogorszy, tylko ułatwi, no bo nam się udało właśnie rzeczywiście przenieść, dobrze, że jest otwarty ten ruch, ja się znowu upieram, że jednak ta pierwszej dywizji, dobrze, że już teraz nie jest terenem wojskowym, będzie można właśnie w ten sposób rozwiązać sytuację z transportem ciężkim. No, ja przyznaję, że no, tego na razie na dzień dzisiejszy na pewno będzie taka rację, będzie... no są fachowcy i to zrobią, ale oni zrobią to, co im się po prostu podpowie. No, chodzi o to, żeby im to podpowiedzieli. Podpowiemy, a jednocześnie słuchajcie Państwo, jak na etapie już samych, jak już będzie ten wiadukt, no to zrobi się konsultacje społeczne, czy wręcz tą firmę się poprosi, żeby ona nam tutaj dokładnie te sprawy rozwiązała. No powiem tak, no znowu podczas budowy, no wiecie Państwo, no jako nie fachowiec, to myślałem, że jak to się rozwiąże, że trzeba będzie wszystko na te dwa przejazdy. No nie, niestety, po prostu nie dwa przejazdy, tylko oni będą musieli zrobić obok Dwęckiej przejazd tak, żeby można skomunikować miasto, bo tak to byśmy się całkowicie zakorkowali, ale akurat ostruda co do rozwiązań pewnych nie ma problemu z tego względu, że no, to co robi Budimex w tej chwili, to jest naprawdę wielka, że tak powiem, dla nas, że tak powiem, pokazują swój profesjonalizm, bo przy tak wielkiej inwestycji te rozwiązania komunikacyjne są dobre. Ja mam pytanie. Panie burmistrzu, na etapie tej koncepcji ja chciałabym dowiedzieć się, jak będzie wyglądał wjazd na ulicę pierwszej dywizji, no bo wiadomo, że ona jest już otwarta, za chwilę będzie remontowana na tym samym etapie, tak? Czyli zakładamy, że... Powiedzmy jeżeli... z tym remontowaniem, to zaraz wytłumaczę. Ale właśnie, bo pan sam wspomniał, dlatego się pytam. Mówi pan tutaj o tej inwestycji
zakończenie do 31 grudnia 2018 roku, tak? Jeżeli pierwsza dywizja ma być już w tym momencie otwarta, tak, gdzie będzie szedł ciężki sprzęt, wiadomo, że droga wymaga remontu. Czy my jako miasto będziemy na tym samym etapie ją remontować? Bo koszt remontu, jak dobrze wiemy, to jest około 5 milionów złotych, tak? Trudne pytanie. Pani, właśnie trudne. Ja, Agnieszko, drugie trudne pytanie. Panie Agnieszko, powiem Pani, że 5 to chciałbym, żeby to wniosło. Właśnie dlatego, czy nie warto w tym momencie podnieść, tak jak Pan Czarek mówi, wartość tej inwestycji, zrobić przy tym od razu kapitalnie ulicę pierwszej dywizji i już w tym momencie, nie tak jak Pan mówi, że wybudujemy i konsultacje, tylko zrobić teraz konsultacje. Nie, to to, że ta droga będzie, to ja wiem, że nie będzie wyjazd zrobiony. Dzisiaj to miejsce już jest zakorkowane do godziny 8.30. Drugi korek jest 15.30, 16.30. Nie można wyjechać, zjechać, tak? To jest raz. I nie warto by było w tym momencie zrobić. Dużo samochodów, dużo korków. No niestety, ale to my jesteśmy po to, żeby te problemy rozwiązywać. I drugi temat. Ale szanowni Państwo, powiem Państwu tak. Korków nie unikniemy. No, mówię, róbmy, żeby było jak najlepiej, ale ja w Olsztynie stałem na tym głównym kierunku, jak tramwaje zaczęły jeździć, czerwone światła. Nie załapałem się, bo akurat miałem pecha, że jechał tramwaj wolno. Jedna zmiana nastąpiła, drugi tramwaj, następna zmiana, 3 zmiany czekałem, to naprawdę więcej. Tak, tylko Panie Burmistrzu, robią... W Niemczech się jeździ, są 5 pasów, jak się wjeżdża do miejscowości, stoi się godzinę, tylko że jak już się wjedzie na tą posadę, to już się pędzi 100. Ale Panie Burmistrzu, jak robimy coś, to róbmy to dobrze, jak robimy coś dla wszystkich mieszkańców, bo wiadukt jest potrzebny dla wszystkich, to pamiętajmy o tych mieszkańcach, którzy tu mieszkają. I drugi temat przy tej koncepcji, ulica Demokracji. Jak w tej koncepcji rozwiązana jest kwestia wjazdu na tą ulicę przy założeniu, że będzie budowany cmentarz na autodromie? Czy to już tu się gdzieś pojawia? Bo w tym momencie ulicę Demokracji łączymy z ulicą Sienkiewicza. Czyli na Demokrację będziemy mogli jechać tylko miastem, tak? No. Przez Sienkiewicza, tak? Tak, tak. No, ale nie jest problem i mieszkańców do cmentarza i do autodromu całego, bo tam będą te usługi publiczne, no nasza ta specjalna strefa, MPEC. Ale to zablokuje Pan Sienkiewicza, a tam większość ulicy jest jedno? Oczywiście. No oczywiście, ulica kawałek Sienkiewicza jest tylko dwukierunkowa, reszta jest kierunkowa w dwie strony. Przeorganizujemy cały ruch, szanowni Państwo. Ale to dlaczego nie można tego na tym etapie rozwiązać? Na pewno będzie kierunkowy, jak jest wąsko. No dokładnie, ale dlaczego na tym etapie koncepcji nie można już tego rozwiązać przy tej koncepcji, a nie my wybudujemy, a potem tak, wszyscy będą tutaj jechać z całego miasta, a ci mieszkańcy do pracy na 8 nigdy nie dojadą, tak jak jest teraz. Myślmy przyszłościowo. Panie Agnieszko, dobrze, a nie tu i teraz. Jak będzie już, że tak powiem, pieniądze zgromadzone, jak będą zgromadzone pieniądze, jak będzie ogłoszony przetarg następnym etapem, bo już wtedy my będziemy mieli, że tak powiem, głowę spokojniejszą, to wówczas zabieramy się za organizację ruchu, opracowuje nam ktoś pod tą koncepcję. Panie Burmistrzu, jeszcze raz, 2 pytania. Jak w tej koncepcji ujęta jest ulica pierwszej dywizji, wjazd i ulica Demokracji? To na tym etapie musi być rozwiązane. I Pan nie mówi o konsultacjach społecznych po tym momencie. Nie, ale już mówię. Wjazd tak jak jest w tej chwili. Można wjechać tak jak w tej chwili identycznie, bo wiaduktu nie ma w tym miejscu. Ale wierzy Pan, ale że samochody chcące wjechać na wiadukt już są. Ale dzisiaj jest ulicy pierwszej dywizji. Ale teraz ich nie ma, a za chwilę będą. Ale poczekajcie Państwo, no jeżdżą samochody, będzie Ale już nie mogą, będzie więcej. Ale to chodzi o to, że już z ulicy pierwszej dywizji nie można wyjechać. Powiem tak, przyjmuję uwagi. Na etapie, tak zapamiętam, spiszę zaraz po tym wszystkim, od razu siadamy, bo już dyskutujemy na ten temat, tylko no nie sposób, żebym ja siedział i słuchał, co oni ustalają, jak wykonują. Na pewno będę, na następnym spotkaniu, jak się spotkamy za jakiś czas, będę chciał Państwu przedstawić te rozwiązania, dobrze? A ten budynek, jeszcze jeden. Jeśli ten budynek na ulicy Mazurskiej na rogu może zostać? Ja nie będę wjeżdżała tam do tego planu na wiatr. Tak się zastanawiam. Muszę lecieć z Kamińskiego. Skręcić w tej chwili, co ja wiem, skręcić w pierwszej dywizji, tego świętego Dominika Savio i wjechać. Dookoła. Dokładnie. To jest to, co ja mówię właśnie. Tak. A dobrze. Ale już mu odpowiadam.
jak przejść, to schodkami można będzie wejść i przejść na drugą stronę i zejść. Jak wsiądzie pani... Samochód na plecy i nie, ale mówimy o piesze, ale proszę państwa, ale traktujmy się poważnie. Jak wsiadam do samochodu, no to mogę przejechać 300 metrów więcej, prawda? Mogę czy nie mogę? No, szanowni państwo, no... Nie, nie, to ja nie mam problemu. No bo, a przejść na drugą stronę, to, to tylko kładka. Schodami i na drugą stronę można będzie przejechać. Te schody, panie burmistrzu, to jest... Szanowni państwo, również jest koncepcja, że można windę zastosować i wjechać, jak, i tą windę zawsze dostosujemy, prawda? Tylko że tu chodzi o to, nie, proszę pana, chodzi o to, żeby przejść na wiadukt, przejść na drugą stronę i zejść po drugiej stronie toru, bo przejazdu nie będzie. A chodnik z jezdnią będzie również czy nie? Będzie. A będzie. Będzie. A, na górze. Na górze i a jak będzie wyglądała sytuacja wyjazdu jednostek PSP? Strony na przykład jednego, że tam Lubań i tak dalej, nie? No to już mówię panu. Lubań to tak. Lubań Świętego Dominika Zawio. Czyli dookoła tam. W lewo, no tak jak teraz, no w lewo na górę. Nie, no bo teraz pani burmistrz, jak PSP wyjeżdża, to wyjeżdża w lewo i w lewo na górę. Nie, no teraz w prawo, teraz prawo i w lewo. Przez Dominika, tak? Przez Dominika, praw tysiąclecia i w lewo na ten. Lewo skręt. Pani burmistrzu, teraz ja chcę coś wreszcie powiedzieć. Mogę się oświetlić? Oczywiście. Mówi pan o wiadukcie, o wejściu schodami. I że jest możliwość windy. Ale winda będzie niezbędna, bo są niepełnosprawni też. I starsze osoby, kobiety z sami. No. Właśnie. No nie wszyscy są tacy zwinni szybcy, jak pan burmistrz, że mogą wybiegać po schodach i zbierać. Tak, tysiąclecia to są sami starsi ludzie. Dlatego najstarsze. Ale państwa, powiem od razu tak. Plac Tysiąclecia, no co się zmieni takiego, że Plac Tysiąclecia wejdzie, tak jak teraz, żeby przejść na drugą stronę, to musi dostać się do ulicy Dybenskiej. Jak się dostanie do ulicy Dybenskiej, to jest chodnik i po prostu można będzie wejść. Powiem państwu tak, my na dzień dzisiejszy schody, ponieważ ROPS-y, PEFRON-y, kto powinien dbać o osoby z niepełnosprawnościami? Ten, kto ma fundusze na ten temat. Wiecie państwo, ile dostałem środków na budowę budynku socjalnego dostosowanego przy stadionie dla osób niepełnosprawnych? Koszt 2 miliony, a PEFRON łaskawie 200, nie PEFRON tylko, przepraszam, ROPS, tam ten Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Polityki Społecznej, 250. Podziękowałem za te 250 tysięcy i robię też niezbędne środki, te wymagania dla osób niepełnosprawnych. Odchudzam budynek co do norm, kosztował mnie będzie 1 000 000 zł. A więc będę miał, nie dość, dziękuję za te 250, jeszcze będziemy mieli w samorządowej kasie 800 tysięcy mniej. Tak dbają instytucje dla osób, stadion zrobiliśmy bez treningowe boisko na jednym poziomie, elegancko. Tego nie bierze się pod uwagę, tylko budynek jakby był w 100% wykorzystany tylko przez osoby z niepełnosprawnościami. Do tego, to ja mówię dobrze, z budynku tak, a co? Zamkniemy bramę przed osobami z niepełnosprawnościami na stadionie. No takie są absurdy i przepisy. I teraz, ale proszę państwo, powiem wam, każdy z nas za coś odpowiada. I teraz my zrobiliśmy ścieżkę rowerową, najazd, komunikacja pełna, plus możliwości wejścia, przejścia, no jest zaplanowane, tylko że proszę bardzo, tu milion, tam 2, tu 3, tu 10, droga. Tak, ale jak już się robi taki projekt, to za 20 milionów, tak, docelowo, to ale, szanowni państwo, mamy tak, przez 5 lat nie wziąłem złotówki kredytu, odburzamy, odsetki spłacamy, teraz na to trzeba będzie zaciągnąć 10 milionów kredytu. Trzeba będzie zaciągnąć. Teraz droga, która Agencja Mienia Wojskowego sprzedała udziały w drogach na czerwonych koszarach. Są to drogi wewnętrzne, własnością są poszczególnych tych właścicieli. Oni chcą mi tą drogę przekazać i to dobrze, że, no dobrze, bo że tak powiem, bo to jesteśmy władzą, żeby się nie dać, mówiąc kolokwialnie, wykołować, wykiwać, więc nie zrobiliśmy planu, że to jest droga
publiczna, tylko droga wewnętrzna. Jakby była droga publiczna, to jeszcze mimo odszkodowania musiał tym właścicielom płacić. A tak to oni w darowiźnie przekażą drogi, no i przekażą darowiźnie i wtedy co? My musimy to robić, nie? I 8 milionów to kosztuje. Jeszcze tylko ja chciałabym, panie burmistrzu, ponieważ tu mam dzisiaj listę ogólnokształcącym i przekazuję właśnie ich sugestie, właściwie nie sugestie. Oni są zbulwersowani tym, pracownicy, nauczyciele, budową tego wiaduktu, ponieważ ja wiem, że nikomu pan nie dowodzi, wszystkim, że to jest potrzeba miasta. Ale tak, zadajmy, ja się nasłucham, to zadajmy pytanie, ale ja, ja przekazuję to, co przyjdzie pracownicy. Ja wiem, że jak będzie wyglądał dojazd do Ogólniaka, jak pan będzie walczył z hałasem w momencie, kiedy będą prowadzone lekcje i to jest budynek zabytkowy. Czy wojewódzki konserwator zabytków wyraził na zgodę na przeprowadzenie tej drogi? A jeszcze jak będą zabezpieczeni odnośnie wyciszenia mieszkańcy budynku przy Ogólniaku? Tam są też pracownicy oświaty. Będą. Te badania muszą być określone, wynikające z tego ruchu, jaki był, no bo ja to się dziwię, jak mówię, Ogólniak będzie miał ciszę. Będzie miał ciszę, bo po tej kostce nie będą jeździć, tylko będzie po eleganckim asfalciku, górą będzie się jechało, powyżej tego wszystkiego i będzie o wiele ciszej. Jak będzie trzeba, to nawet może jeszcze możliwość ekranu zamontowania, no bo to będzie inaczej. Szanowni Państwo, żeby dostać pozwolenie na budowę, to te wszystkie badania będą musiały być zrobione. To nie jesteśmy dzikim krajem, jesteśmy krajem cywilizowanym. Panie burmistrzu, jak pan sobie wyobraża ekrany dźwiękochłonne i taki piękny budynek zabytkowy? Przecież on zostanie zasłonięty. To jest wizytówka między innymi miasta. Panie, już pokazuję. Ja tylko przekazuję to, co dzisiaj usłyszałam od nauczycieli. No to jest, dojdę do wniosku, że rzeczywiście, po coś ty później zaczął takiego 20 lat, to nie, tylko trzeba zrobić to z głową od początku. Tak jest, i dlatego robimy z głową. I zaraz pokażę tutaj, bo mam. Zaraz Państwu powiem, przemyśleliśmy, bo żeby nie zasłaniać tego, to w koncepcji poprosiliśmy uzgodnienia z koleją, że nie 7,5 skrania, tylko 5,5, dlatego przesunęliśmy, żeby Ogólniaka nie zasłaniać. Proszę poczekać, to szybko. Mórz po porobi zacznie się. To już mówię. Szanowni Państwo, mur oporowy się zacznie, można podejść, za Ogólniakiem. Tu się kończy Ogólniak, to tu już nie ma, prawda? O, tu się zacznie podnosić i tu nas będzie się zaczynał budować. Przy boisku. Znaczy 5 metrów przy końcu budynku się zacznie podnosić, znaczy będzie ten. No z tego co widzę, tak, bo będzie ewentualnie też podnoszony, podsypane coś, bo tu jeszcze to przejście dla pieszych, które jest obecnie, będzie na tym samym poziomie. Tu się zacznie leciutko dopiero wznosić i to będzie podsypane, natomiast jak to się nazywa, skarpa, czy jak to ten, no dopiero się zacznie właśnie na końcu budynku. Dojazd tutaj do tej Andaluzji będzie troszeczkę tunelu między. Po tej drugiej stronie, już będzie mur oporowy. Bo do tego dzisiaj nauczyciele się wypowiadali tam bardzo emocjonalnie. No wręcz dzisiaj usłyszałam, proszę się tylko na mnie nie obrażać, że radni, którzy będą głosowali za wiaduktem, to przy następnych wyborach na 100% radnymi nie zostaną. I miałam przekazać pani Pawełko, że miała tutaj swoich wyborców i już nie będzie miała, jak powstanie wiadukt. Ja tylko przekazuję. Proszę Państwa, powiem Państwu tak, ale Panie Agnieszko, ja naprawdę zleciłem to, bo naprawdę jak ja bym Państwu narysował, to na pewno by wszyscy byli niezadowoleni, bo ja się na tym nie znam. To są ludzie, projektanci, którzy budują wszystkie drogi. No jak ja powiedziałem, że dlaczego nie budujemy wiaduktu? No, dlatego, że nie mamy 50 milionów. On się zaśmiał, mówi, panie burmistrzu, kto wam taki głupot? No, może wtedy to były takie koszty. Teraz oni budują, oni
cały wachlarz wszelkiego rodzaju budowli inżynieryjnych, mostowych, wiaduktowych, estakadowych mają opanowane. To są pewne rzeczy wystandaryzowane. Dla nich naprawdę powiem Państwu. Chodzi o jakość. Tak, nie jest to tak zwana kiełbasa wyborcza? Ale o rozgłosy. Wielka kiełbasa wyborcza by była wtedy, jakbym tu powiedział i nie budował tego. Bo, każdy poprzedni burmistrz przed wyborami jakieś tam dwa lata była koncepcja. Koncepcja właśnie wiaduktu, łącznie z jakimś takim ślimakiem na środkowym przejeździe. To już w ogóle było paranoja. Ale rozumiem, że ci fachowcy byli tutaj fizycznie, tak? Że się nie odbywało wszystko projektowanie tak, online. Tak. No i tak było. Bywa tak, ma pani rację, że czasami gdzieś tam... To ja, panie burmistrzu, teraz od ekonomicznej strony. Pan mówi o tych 50 milionach. Zobaczy pan, mamy koncepcję za 20 milionów bez ulicy Pierwszej Dywizji, zjazdu, wyjazdu, bez jej remontu, bez dojazdu do ulicy Demokracji i Mazurskiej, tak? Jak pan dołoży te trzy tematy, tak? Nie zamknie pan się w podobnej kwocie? I powiem panu szczerze, Państwo, ja powiem, to jest... Jakaś tam kwota, no będzie przetarg, no przetargach liczę, że to będzie jeszcze... Panie burmistrzu, ja panu naprawdę proponuję przed wykonaniem tego wszystkiego, przed pozwoleniem na budowę konsultacje społeczne, bo to jest mój okręg wyborczy i mówię panu szczerze, że mieszkańcy są de facto zbulwersowani, bo cały ciężar miasta przeniesie się na tych mieszkańców, którzy już dzisiaj mają problemy komunikacyjne. Tak. Mówię, 7.30, 8.30 nie ma tu wjazdu, dojazdu, tak samo 15.30, no, 16.30. Znalazł się burmistrz, który złośliwie mieszkańcom wybuduje i utrudni im życie przez miasto. Panie burmistrzu, zobacz pan, wnosiłam uwagi do planu Czerwonych Koszar jako jedyna, na wniosek mieszkańców, nikt tego nie uwzględnił. Ma pan dzisiaj efekty, ulicę Pierwszej Dywizji? Ma pan efekty? Ma pan efekty. Niezadowolenie mieszkańców, otwarta brama, sprzęt ciężki, problem z wyjazdem, wjazdem. Nie róbmy tego samego z wiaduktem. Ale jaki ma pani udział, albo winę, albo ja, czy ktoś inny? Nie mówię, że mamy winę, tylko słuchajmy mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy tego terenu mają swoje uwagi, proponuję panu dla dobra sprawy konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy powiedzieli... Na jaki temat? Że trzeba drogę zrobić? Wiaduktu. Zobaczy pan, nas tu jest garstka, ile my mamy wątpliwości. Ale to co, znaczy, że wiadukt to jest chybiona sprawa? Ja nie mówię, że chybiona, tylko trzeba to przemyśleć. I panie burmistrzu, pomyśleć o ludziach, którzy tutaj mieszkają, naprawdę, bo to robi się tym ludziom pod nosem, dla dobra miasta. Każdy chce w tym mieście wiadukt, tak? Ale dla tych mieszkańców to nie jest dobre rozwiązanie. Pan dobrze o tym wie. Powiem wam też mieszkam przy tym, przy boisku, mieszkam przy szkole, te dzieciury wstrętne wrzeszczą, na boisku po południu ryczą, no, a mnie to nie przeszkadza. Mnie nie przeszkadza, no, jedynie zwrócę uwagę, jak bluzią. No, w mieście jesteśmy. No, pan nie zrozumiał tego, co ja panu powiedział. No jak nie zrozumiałem? No zrozumiałem, no. Szanowni Państwo, no już nie opowiadajcie, no teraz tak, chciałem kupić basen za 2 miliony, mówili, że biedna się podpisy, żeby za 7 kupić. No kupiłem za 2,5, no i to jest źle? No czy dobrze? No, teraz wiadukt zbudujemy, żeby poprawić komunikacyjnie, żeby można było przejechać, żeby można nie jeździć po tych przejazdach, nie stać z różnych stron. Bo co, wy myślicie Państwo, że ta ulica Demokracji, która teraz jest, jakby to wjeżdżało w jednym kierunku w prawo, w lewo i pod górkę i cały ten ruch by przyszedł bez wiaduktu, no to stałyby samochody, a tak to one ruch będzie płynny, ruch będzie cały czas działał, funkcjonował. Nie było tak, jak z tym wiaduktem na środkowym przejeździe, żeby tak nie było. Którym wiaduktem? Ruchem potencjalnym. Tym ruchem na środkowym? Tak. Ale zostało wybudowane, wydane pieniądze i nikt nie korzysta. Mówimy o kładce. Tak, o kładce. Nie, korzystają. Korzystają ludzie. Tylko powiem Państwu, dobrze Pani zaznaczyła, ja się też wstydzę za tą kładkę, bo jest zardzewiała byle jaka, ale już trzykrotnie żeśmy zgłaszali zapytanie ofertowe, nikt nie chce tego robić. Nikt. No, nikt nie chce się tego podjąć, bo to są rzeczy niestandardowe. Trzeba po prostu uzgadniać z koleją, wyłączenie na ileś tam ruchu i my na razie go tak tylko tyle, że deski wymieniamy czy coś, bo to naprawdę to, ma Panie Bo, racja, jak jadę, to się wstydzę, że ja zaproszę. Ja tam się boję przejść tą płatką. No znaczy nie, no deski są bezpieczne i tak to wygląda. Szanowni Państwo, no mówię, kibicujcie, żeby ten wiadukt wyszedł, bo być może będzie tak, że
że te środki nie będziemy w stanie swoje środki przekazać powiatowi i tego. Także może w ogóle to nie być, bo ja nie myślę całych 20 milionów wydawać z budżetu własnego. No my chcemy te 10 milionów, około 10 milionów, zależy, mówię od targu, jak wczoraj będzie 18, to dostaniemy 9. Jak będzie 15, to dostaniemy 7,5. Nie? Daj Boże, bo wtedy te 5 by zostało Pani Agnieszko na... Na pierwszej dywizji. Ja trzymam Pana za słowo. Znaczy, proszę mnie nie trzymać, tylko ja uzależniam to jedno od drugiego. Panie Burmistrzu, my sobie zdajemy sprawę, że to jest dla dobra mieszkańców, że ten wiatr jest potrzebny, tylko my byśmy chcieli, żeby tak jak Pani Agnieszka mówi, uwzględnił Pan pewne, w miarę możliwości, pewne sugestie mieszkańców, bo my się na wszystkim nie zgadzamy. Być może nasze tak sugestie nie wchodzą w grę, bo się okaże, że postępem tam jakimś tam urbanizacyjnym tego zupełnie nie można zrobić. Ale wysłuchać ludzi trzeba. Tak i tak. Myśmy Pana wybierali, to tak, musi Pan głosu wysłuchać. Panie Bo, powiem Pani tak. Można wysłuchać, tylko że ci projektanci, oni wiedzą, że nawet jakby mieszkańcy, całe miasto powiedziało, że ma być tak, a nie zgodne z przepisami, czy ze standardami, czy z prawem budowlanym, to nasze konsultacje są niczym innym, ale jak będzie uwaga, tak jak Panią, to jest coś konkretnego. Co z naszym budynkiem? Tak, to tu możemy rozmawiać, bo czasami jest tak, że niech Pan nie zawraca głowy, proszę, nie będziemy rozmawiać, bo my nie chcemy w ogóle sprzedawać tego, czy oddawać, czy tam coś, nie? Ale być może dojdziemy do porozumienia, zobaczymy jak to tam będzie, porozmawiamy, zobaczymy jakie mają Państwa oczekiwania i być może tego budynku nie będzie. To by nam rzeczywiście rozwiązało... tam ślimak to by nie było, ale rozwiązania dobre, bo można byłoby łuk większy zrobić. A mam pytanie, już wiem jak wjechać na Wiarun z Mazurskiej, a jak zjechać? No nie zjedzie Pani. Też z Mazurskiej, tak. Nie, no na Mazurską chcę wjechać, z Rąca. Tak. Dookoła. Wszystko dookoła. Nie, no znaczy zjechać z wiaduktu w lewo na Plac Tysiąclecia i z Napińskiego wjechać obok bezkolizyjnie. Tak. I wtedy już będzie bezkolizyjnie. Trzeba będzie patrzeć w prawo, w lewo, kto ma wyjść. Najbardziej jest nasz wysunięty po prostu do ulicy. To jest jedyny budynek, bo lokalizacja jest głębiej. Jedynie to. Polmozbyt jest głębiej. W tej jednej koncepcji to jest tak, że waszego budynku nie ma. No a w jednej jest tak, że doprowadzanie, że on na upad tego nie koliduje. No zobaczymy, co tam wyjdzie po tych uzgodnieniach i po tym, po przetargu na projekt, bo to on, ten kto wygra przetarg będzie projektował. Panie Burmistrzu, tak, jeszcze raz powtarzam, że zdajemy sobie sprawę, to jaka Rada Osiedla, że ten wiadukt jest potrzebny, to wzbudza to dużo niepotrzebnych emocji, ponieważ ludzie, znaczy mieszkańcy nie rozumieją tej koncepcji, no, to jest uzasadnione, bo to nie jesteśmy budowlańcami, tak, fachowcami. Już mówię, pytam, nie dotyczy to Ogólniaka, bo to się za Ogólniakiem zaczyna, no, bo to jest instytucja. Nie dotyczy to po lewej stronie, bo pan, który ma ten pod drugim banku, mówi, czy jest droga dojazdowa do mnie, jest droga dojazdowa. Później, bo to są wymagania, to nie można, że była droga dojazdowa, teraz nie będzie drogi. Tak samo i te wszystkie zakłady usługowe naprzeciwko Placu Tysiąclecia po drugiej stronie, to tam właśnie, gdzie jest taka droga między klubem Dwelca, a tym jest taka droga i tam w tą drogę byłby wjazd i wzdłuż, obok tego wiaduktu, dojazd do wszystkich posesji, które są... A jak z dojazdem do Ogólniaka i z parkingiem dla ewentualnych samochodów? Do Ogólniaka? No, można z wiaduktu wjechać w pierwszej dywizji i tam się zaparkować i dojechać. Z drugiej strony. Tak, z drugiej strony, tak jest. I można również podjechać na ten parking, który jest koło Kastora, tutaj przy płocie, lub można parking zlokalizować na posesji Ogólniaka, tak za drzewami, tam jest bardzo dużo miejsca, gdzie teren jest niewykorzystany. To już panem starostą jeszcze tutaj, ponieważ tak tutaj przyszło mi na myśl, że może następne spotkanie zorganizujemy, ponieważ mówię, dużo jest pytań mieszkańców. Szanowni Państwo, przepraszam, bo wy nie mówiliście Państwo, że
ja wszystko wiem i ja to mam odgadam, jest powiecie, no nie wiem, jak traktuję, że tam, wiecie, jakie to mądre, on wszystko wie, nie. No, ja tylko pytam, że jakie są koncepcje rozwiązania, a kto co zrobi, no bo ktoś może powiedzieć, że nikt nam nie będzie mówił, co mamy zrobić na ogólniaku, bo tam między drzewami ma trawa rosnąć, a jakiś partner będzie. Wola właściciela, nie? Nie mam o tym decydować, ale my zrobimy takie rozwiązania, że no, żeby wszędzie był dojazd i możliwość właściwych i bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych, prawda? No bo szanowni Państwo, chyba wiecie o tym, że jest bezpieczniej, żeby policja, straż bezkolizyjnie przejeżdżała, nie przy zamkniętym przejeździe stała na nim, nie? No mówię, właśnie przyszło mi na myśl, żeby zorganizować kolejne spotkanie już z mieszkańcami, ponieważ wiem, że zadeklarował się przyjść pan dyrektor Ogólniaka. Nie, ogólnie tak, zgadza się. No, będą uzgodnienia. Zaprosimy pana starostę, bo no, to on jest koncepcji przede wszystkim władny. Jeżeli chodzi o ogólnie, ale tak? Ja dotyka ludzi. No, no proszę mi wskazać, no gdzie? No który? No proszę mi pokazać, który. Panie Burmistrzu, czy mówię panu cały czas, no, że on jest w pierwszej dywizji, no, może pan wyjechać. No pokaże mi pani, gdzie jest, no dotyczy to, co mówiłem panią. Tak, panią dotyczy tego. To tylko chyba panią dotyczy, resztę zakłady usługowe, no. No nie ma. No, no, no. Ale ty, nie tylko pani Agnieszka mieszka na pierwszej dywizji. Ja już tam nie mieszkam. Nie, Agnieszka, nie? To pani, mówimy o pani. Lis? Lis? Tak. Pani Lis, o tak. Państwo Lis tylko, tak czy jeszcze ktoś jest tam, budynek jakiś? Jest, tam są druga jeszcze rodzina. Jest, dwie rodziny są, no dokładnie tak. To tylko tu interes mieszkańców, bo rzeczywiście tam będą jeździć samochody, tam ludzie mieszkają, żyją, śpią, a zakłady, no, usługowe wszystkie są. No. A szkoła, no, no przyjdzie pan dyrektor, no tam przyjdzie, ma prawo przyjść, ale jego interes prawny nie jest naruszony żaden. No jedynie to, że rzeczywiście, gdzie samochody na tych parkingach, na tej wnęce, no po prostu... No właśnie zadano mi takie pytanie, gdzie będzie parking? No wiadomo, tam uczy się młodzież, dzień która dobry. Też dojeżdża samochodami do szkoły. No i teraz będzie kwestia, gdzie będzie... Kwestia parking. Właściciela danej usługodawcy. To jest kwestia tego. Naszym zadaniem jest tworzenie dróg dojazdowych i w mieście parkingów, nie? Żeby był dojazd. Tak to wygląda. Takie są zasady i prawa. To chciałam powiedzieć, że tam jest dużo młodzieży, to są właśnie potencjalni wyborcy. Tak, szanowni Państwo, można, jak ktoś, jeśli macie coś innego w moich zwiadów, chyba dużo wiemy na jego problem. Znaczy głównym naszym celem było panu zaproszenie tutaj z powodu wiaduktu. Również jeszcze zorganizuję z mieszkańcami spotkanie, może w przyszłym miesiącu. I bardzo byśmy zaprosili też, byśmy prosili pana burmistrza, żeby przyszedł mieszkańcom wyjaśnić, dlatego żeby nie wzbudzać kontrowersji, niepotrzebnych emocji. Ale inaczej, no ja nadal się upieram i konsekwentnie tu. Z mieszkańcami, których interes prawny zostaje naruszony. Tak, a z mieszkańcami tak, można się spotkać z całym miastem i mówić, że będzie wiadomo, bo no, co na przykład ja mieszkający na Jagiełły będę na temat wiaduktu mówił, no. No właśnie widzi pan, a są mieszkańcy, którzy tu mieszkają, dojeżdżają, ale Mieszko, są gdzie szkoły. Mieszkają? No nie mieszkają. Ale tu wszędzie mieszkają ludzie, czy pan tego nie rozumie? Tu jest taki korek, o godzinie 8. Ale nie mają styczności z wiaduktem, nie ma nic. No. Bo to będą mieli za chwilę, bo cały transport, tak jak pan mówi, pan mieszkający na Jagiełł będzie jechał tędy, a nie tamtędy. Czy pan tego nie rozumie? No ale panie Agnieszko, no nie mogę przejść, jak dzieci odwożą dołu do tego, do jedynki, bo na ogrodło stoją, przeszkadzają, nie mogę przejść, lebo ja przechodzę. No widzi pani, no tak jest życie. Ale no. Ja panu tłumaczę. Nie, mieszkamy w mieście, ludzie, no wszędzie blisko, wszędzie tego, no dajmy spokój. Nie utrudniajmy sobie życia, no, no będzie coraz gęściej, zabudowujemy się. No przecież nie można, nie zezwalenia, a teraz następny problem, wejście na stadion, bo dwa budynki dobudowano, będę musiał komunikację zmienić, bo wiecie państwo, że w tej chwili sobie drogę przez stadion zrobiono i ta droga musi być zamknięta, bo tam się pozabijają ludzie, droga czy nie droga, to jest inaczej, posesja stadionu, a samochody jeżdżą w to i z powrotem, a teraz no, trzeba, no tak się złożyło, że wyjście z budynku, mój poprzednik oczywiście wykonał, decyzję podjął, że na stadion wyjeżdżają. No, no i trudno, no decyzja podjęta, trzeba to respektować. No, ale teraz... też podjął decyzję, że budynki tam powstaną, te, które powstały. Szanowni Państwo, kto podjął? Mhm. Nie, no działka była, działka miała wyjazd, Szanowni Państwo, działka miała wyjazd w innym miejscu, ale że
stwierdzono, że trzeba parkingi podziemne zrobić i się nie zmieści, odrzucono budynek i po prostu przez stadion się wjeżdża, a nie z tego miejsca, gdzie się powinno wjeżdżać. I to jest takie planowanie, nie? Także mówię Państwu, no jest dużo takich problemów. Ja bym Państwu opowiadał jeszcze, o to dopiero by było. Ja teraz chodzę i poprawiam pewne rzeczy. Znaki nastawiano na komunikacji, na posesjach, że tak powiem, Ostródzkiego Centrum Sportu. Znaki zrobiono z tego drogi, a to nie ma statusu żadnej drogi. Także tak to wygląda.